Dzisiaj Ci przedstawię przepowiednię z XVII wieku, która mówiła o wybuchu bomby atomowej, o wybuchu wojny. Nieprawdopodobna przepowiednia. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj przedstawię przepowiednię, która pochodzi z XVII wieku, dokładnie ją zacytuję. Jest to przepowiednia jasnowidzącej z Pragi. Mówi się o tym, że właśnie w XVII wieku żyła kobieta, która była jasnowidzem, która przewidywała wiele wydarzeń i właśnie w XVII wieku już przewidziała wybuch bomby atomowej, wybuch, ona mówi o nuklearnym grzybie, wyobraźcie sobie, nuklearnym grzybie, żyła raptem w XVII wieku, gdzie nikt wtedy tak naprawdę nie ma pojęcia. Dobra, nie ma co czekać, zacytuję. Ród ludzki jest zuchwały, chce mierzyć się z boską siłą, z okrutnym sercem zasiewają grzyb, rzucając jego nasienie z nieba na ziemię. Wielkie będzie przerażenie, sięgnie obłoków, a grzyb zacieni wielkie połacie ziemi. To trujący grzyb i tysiące umrą w męczarniach. Zbudują wieże ze stali i wody, wierząc, że zdobędą dzięki niej niebiosa. Ludzie ciężko odpokutują swe zuchwalstwo. No nieprawdopodobna tutaj przepowiednia, nieprawdopodobna tutaj ocena wydarzeń z przyszłości. Ja rozłożę to jeszcze, tą przepowiednię, na poszczególne zdania, bo myślę, że jest warto. Ród ludzki jest zuchwały, chce mierzyć się z boską siłą. No to rzeczywiście możemy powiedzieć tak, że ludzie są zuchwali, często tak naprawdę stawiają się ponad Boga, tak? Oczywiście ten Bóg, w zależności dla jakich tutaj ludzi, na jakich kontynentach, jest różny, tak? Albo to jest katolicyzm, albo jest to islam, albo jest to zupełnie, albo to jest buddyzm, albo inna religia. Natomiast często jakby ludzie, możemy to zobaczyć na przykładzie celebrytów czy jakichś tutaj sportowców, tak, ile mają tutaj polubień, ile mają tak zwanych followersów, rzeczywiście często można powiedzieć, że to są praktycznie, mówimy, że to są ikony popkultury, czyli możemy powiedzieć, że to jest takie, jest jakiś celebryta i on tak naprawdę jest osobą, do którego wszyscy wzdychają jego życiem, tym co mówi, co robi, więc tak, ród ludzki jest zuchwały, chce mierzyć się z boską siłą, z okrutnym sercem zasiewają grzyb, rzucając jego nasienie z nieba na ziemię. Z okrutnym sercem zasiewają grzyb, rzucając jego nasienie z nieba na ziemię. No to rzeczywiście tak chodzi tutaj o odrzucenie bomby atomowej z powietrza na ziemię. Tu byśmy powiedzieli właśnie, że tu chodzi o czasy wcześniejsze, tak, co miał miejsce właśnie wybuch, tak, chociażby w Hiroshimie. Natomiast dzisiaj ten atak zupełnie inaczej by wyglądał, byłby to atak tak naprawdę z użyciem tutaj głowic nuklearnych, które by były umieszczone w różnych częściach świata. I teraz tak, wielkie będzie przerażenie, sięgnie obłoków, a grzyb zacieni wielkie połacie ziemi. To trujący grzyb i tysiące umrą w męczarniach. Zbudują wieże ze stali i wody, wierząc, że zdobędą dzięki niej niebiosa. Ludzie ciężko odpokutują swe zuchwalstwo. Czyli tak, ludzie ciężko odpokują swe zuchwalstwo, czyli na pewno, tak, no bo też jakby stworzenie bomby atomowej to jest taka chęć pokazania się, siły, tak, no zobaczmy, co się dzieje teraz na przykład na świecie, poszczególne kraje czy państwa mówią, że są w stanie zbudować bombę atomową albo że dysponują tą bombą atomową. Każdy tak naprawdę człowiek na świecie wie, jaka jest siła rażenia bomby atomowej, jaka to jest moc, więc praktycznie posiadanie bomby atomowej, powiedzenie, że się ma taki arsenał, tak, że ma się w tym swoim arsenale bombę atomową, to jest tak naprawdę pokazywanie siły, tak, że ja zniszczę połowę świata, jaki jestem przywódcą, nie, jakiegoś mocarstwa i tak dalej. I że ludzie ciężko odpokutują swe zuchwalstwo, czyli rzeczywiście tak, nawet jeżeli tutaj przywódcy są na całym świecie, którykolwiek by doprowadził do użycia tej bomby atomowej, to by było katastrofalne w skutkach dla wszystkich, tak? Nawet dla tego mocarstwa, które by to użyło, bo użyłoby tej broni, bo przecież żyjemy tak naprawdę w jednym ekosystemie, w jednym środowisku, na jednej kuli ziemskiej i to wszystko po prostu spowodowałoby zanieczyszczenie środowiska, czy zagładę w ogóle środowiska, tak, natury, śmierć milionów gatunków roślin, zwierząt. Czyli tak, wielkie będzie przerażenie, sięgnie obłoków, a grzyb zacieni wielkie połacie ziemi.
Czyli wielkie będzie przerażenie, no to już teraz tak naprawdę jest przerażenie ze strony wielu ludzi na świecie ewentualnym wybuchem tak naprawdę bomby atomowej. Natomiast wielkie będzie przerażenie sięgnie obłoków. No to widzimy, co tak naprawdę, gdy dojdzie do wybuchu bomby atomowej, że powstaje ten grzyb, tak, ten charakterystyczny grzyb, który jakby w momencie, kiedy wybucha bomba atomowa, unosi się on pionowo, jak w takim po prostu, jakby można powiedzieć, w takiej rurze, natomiast u góry się rozszerza, czyli te całe zanieczyszczenia, całe po prostu te po prostu zanieczyszczenia idą praktycznie do atmosfery. A grzyb zacieni wielkie połacie Ziemi. No to wiadomo, że grzyb zacieni wielkie połacie Ziemi, czyli tak naprawdę to jest ciekawe, bo to też jest jakby dotyczące apokalipsy. Czyli możemy powiedzieć, załóżmy, że wybierzemy jakiś teren na świecie, nawet jakieś mniejsze państwo, dojdzie tam do wybuchu bomby atomowej, aczkolwiek wybuch bomby atomowej spowoduje, że te zanieczyszczenia uniosą się do góry i będą utrzymywać się w atmosferze. Będą się utrzymywać w atmosferze. I być może inne państwo będzie funkcjonowało, będzie normalnie żyło, tak, nic nie będzie zniszczone, natomiast właśnie tak, bo zobaczcie sobie, przypomnijcie sobie ten obrazek wybuchu bomby atomowej, jak to wygląda, że właśnie idzie to zanieczyszczenie do atmosfery i to zanieczyszczenie przeniesie się, tak jak doszło do wybuchu w Czarnobylu, tak, doszło do awarii reaktora i tutaj było skażone środowisko, tak, skażone było powietrze, tak samo to zanieczyszczenie przeniesie się tak naprawdę na wiele państw, albo na cały świat. A grzyb zacieni wielkie połacie Ziemi. No i to właśnie zanieczyszczenie, ten grzyb spowodowałby, co jest ciekawa sprawa, mógłby doprowadzić do tego, że wiele miejsc na świecie byłoby, miałby tak naprawdę noc w ciągu dnia, bo tak byłaby warstwa gruba, tak byłaby to warstwa silna tych zanieczyszczeń, że nie doprowadzałaby do Ziemi praktycznie Słońca, bo zatrzymywałaby Słońce. To trujący grzyb i tysiące umrą w męczarniach. Tysiące umrą w męczarniach. No to wiadomo, że ci ludzie, którzy po prostu byliby na terenie, gdzie by doszło do wybuchu bomby atomowej, to umierają. Ale nie tylko, bo także ludzie, którzy by byli z dala, tak, załóżmy, że dojdzie do wybuchu bomby atomowej, no odpukać, żeby tak nie było w Europie, to ludzie także będą umierać w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to jakby tutaj środowisko, tak, czy powietrze, czy warunki atmosferyczne, czy prądy powietrzne, czy też woda zostanie skażona, dostanie się także do, te po prostu to skażone powietrze, ta atmosfera dostanie się do Stanów Zjednoczonych, ludzie będą umierać na skutek innych chorób, tak, chorób związanych z układem tutaj oddychania i tak dalej. Nowotworami. No zresztą zobaczmy sobie, co było w Czarnobylu, tak? Były takie prowadzone badania naukowe, na podstawie których wykazano, że tam ileś lat, 15, 20 lat po tym, jak nastąpiła awaria w Czarnobylu, to zwiększyła się zachorowalność na nowotwory. Takie prowadzone były badania naukowe na Ukrainie, że rzeczywiście tam o kilkaset procent zwiększyła się tutaj zachorowalność na nowotwory, zwłaszcza tutaj układu oddechowego. Czyli ma to nawet po prostu przełożenie, może nie nawet nie w krótkim czasie, ale w dłuższej nawet perspektywie czasu. To trujący grzyb i tysiące umrą w męczarniach. Ja bym powiedział, że tysiące nawet nie, bym powiedział, że nawet to będą po prostu miliony ludzi. Zbudują wieże ze stali i wody, wierząc, że zdobędą dzięki niej niebiosa. Zobaczcie, jakie to jest bardzo ciekawa sprawa. Ponieważ to się odnosi, można się odnosić tak naprawdę do World Trade Center, a więc budują wieże ze stali, dwie wieże World Trade Center, które zostały zniszczone, tak, w które uderzyły samoloty, które runęły w 2001 roku, to były wieże właśnie wykonane ze stali. Czyli to też by się odnosiło do tej przepowiedni, do tej jasnowidzącej z Pragi, że ludzie są zuchwali, chcą dorównać Bogu, tak? Budując te wieże, tak naprawdę chcą, można powiedzieć metaforycznie, spinać się do tych niebios, tak? Chcą być po prostu bliżej jakby nieba. No bo zobaczmy, na najbogatsze koncerny, najbogatsze tutaj firmy budują biurowce i te siedziby tych największych tutaj firm są na samej górze tych biurowców, tak? Na samej górze tych wieżowców, co miałoby symbolizować nie tylko potęgę jakby firmy, ale także potęgę, jeśli chodzi tutaj o panowanie nad światem, tak, bo jeżeli jakaś firma znajduje się na samym szczycie wieżowca, na przykład tak to było w World Trade Center, no to wiadomo, że to był jeden z najwyższych wież, tak, może nie najwyższe w Stanach Zjednoczonych, Nowym Jorku, ale jedne z najwyższych wież. To może być taka symbolika, może to być takie odczytywanie metaforyczne, ale niewątpliwie tak jest. No czemu na przykład te firmy największe czy korporacje nie mają siedziby w domkach jednorodzinnych, czy po prostu w budynkach płaskich, tak? I teraz tak, zbudują wieże ze stali i wody, wierząc, że zdobędą dzięki niej niebiosa. I tutaj zbudują wieże ze stali i wody,
wieże z wody to można odnosić tak naprawdę do Dubaju. Zobaczmy sobie, co się wydarzyło w Dubaju. Są takie filmiki, są takie zdjęcia w internecie, gdzie można zobaczyć Dubaj w latach 70. i 60. Kompletna pustynia. Szejkowie powiedzieli, tutaj będzie miasto, stworzymy, wpompowali mnóstwo pieniędzy, pościągali inżynierów z całego świata, pobudowali. Przecież oni stworzyli także całe po prostu tutaj wyspy, tak, czy miasta. Nawet jest taki jakby projekt wysp, które są stworzone w kształcie palmy, tak, i tam najbogaci ludzie na świecie, celebryci, sportowcy, biznesmeni mają swoje wyspy, tak, prywatne, małym tak naprawdę, o małej powierzchni, natomiast to jest taka, jakby można powiedzieć, fanaberia, tak, stworzenie sztucznej wyspy, nasypanie jej z piasku, stworzenie sztucznej wyspy. I tu teraz tak, zbudują wieżę ze stali i wody, wierząc, że zdobędą dzięki niej niebiosa. Czyli właśnie to jest to, że to dzięki budowaniu tych wieżowców, tych drapaczych chmur, budowanie tak naprawdę tych wieżowców, nawet w Dubaju są przecież wieżowce, tak, na jeden z najwyższych budynków na świecie, jeśli nie najwyższe. Możecie napisać, gdzie są najwyższe budynki na świecie w komentarzach. I na końcu tutaj właśnie to zdanie tej przepowiedni mówi tak: ludzie ciężko odpokutują swe zuchwalstwo, odpokutują, czyli jakaś część tak naprawdę ludzi jeszcze przetrwa, ale będą tak naprawdę cierpieć za te grzechy innych ludzi, tak, poprzednich tutaj mieszkańców, którzy zginęli w wyniku wybuchu bomby atomowej. Absolutnie nieprawdopodobna historia. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.